Miasto nie jest dziwne, dziwne jak w jakimś mrocznym filmie. Łatwo jest utknąć na mieliźnie. Czyż to miasto nie jest dziwne, dziwne jak w jakimś mrocznym filmie. Łatwo jest utknąć na mieliźnie. Przyjechał z Chin, z wioski na wschód od Pekinu. 30 na karku, w ojczyźnie zostawił rodzinę. WWA przywitała go kurewską mroźną zimą. On szukał roboty, bo znał się na kuchni chińskiej. Long zmienił sobie na polskie Michał. Pierwsze pół roku to czas bezowocnych poszukiwań. Myśli sobie lipa, siedzi samotnie i się dołuje, zaczął pić. Szybko polubił polską wódę jakiś czas. Później ogarnął robotę w chińskim barze. Na początku przychodził tylko z kacem na twarzy. Zawsze z czarną walizką, co w niej było każdy wiedział. Często z nią w kiblu siedział, wódą śmierdział. Właściciele baru nie mogli go zwolnić, bo sami z menu umieli tylko kręcić sajgonki. Michał pił i robił się coraz bardziej agresywny, aż któregoś dnia wyciągnął nóż i zrobił im krzywdę. Czyż to miasto nie jest dziwne, dziwne jak w jakimś mrocznym filmie. Łatwo jest utknąć na mieliźnie. Czyż to miasto nie jest dziwne, dziwne jak w jakimś mrocznym filmie. Łatwo jest utknąć na mieliźnie. Waldek emerytowany pies po wylewie. Lat 65, zawsze bełkocze coś do siebie. Połowę nocy stoi pod sklepem, tam gdzie jego rewir. Drugą połowę na maszynach obstawia wisienki. Zawsze chce pożyczać jakąś dziwną kwotę. Na przykład 43 złote do soboty. Chodzi jak zombie od maszyn do monopolu i nie ma takich hajsów, których by nie przepierdolił. Zawsze kończy jako ostatni spośród graczy. Zawsze jego zapłakana żona musi na to patrzeć. Próbuje powstrzymać go i błaga, by tam nie szedł, bo znowu przegra rentę. Widzi to całe osiedle, ale Waldek idzie przed siebie, jakby jej nie widział. Coś jak świt żywych trupów ciągnie go do kasyna. Znika tysiąc w maszynach, już go nie odzyska. Wraca o szóstej pusty i chyba już nigdy nie wygra. Nigdy. Czyż to miasto nie jest dziwne, dziwne jak w jakimś mrocznym filmie. Łatwo jest utknąć na mieliźnie. Czyż to miasto nie jest dziwne, dziwne jak w jakimś mrocznym filmie. Łatwo jest utknąć na mieliźnie. Trzecia historia z mojego osiedla. Miała 14 lat, lubiła popłynąć w belan ze znajomymi. Pierwsze dżonty, feta, dopalacze, wuda, ławka, piwnica albo na klatce. Pierwszy grupowy seks ze starszymi o 2 lata. Jak nie było prochu, leciała na antydepresantach. W jej szkole dzieciaki naćpane suną po korytarzach. Wykręceni tak, że dealer już się z nimi nie ustawia. Kolejny melanż, tym razem na chacie. Leci w czworoką zamiast oglądać 50-15. Kreska, bomba, kreska, kreska, bomba. Jej twarz jest prawie tak biała jak to, co wciąga. I słuchaj dalej, bo finał tej historii jest taki, że dziewczyna zaszła w ciążę z jednym z tych chłopaków. Czasem widzę ją gdzieś, jak idzie z wózkiem po ulicy. Myślę, co ona sobie teraz o tym myśli. Czyż to miasto nie jest dziwne, dziwne jak w jakimś mrocznym filmie. Łatwo jest utknąć na mieliźnie. Czyż to miasto nie jest dziwne, dziwne jak w jakimś mrocznym filmie. Łatwo jest utknąć na mieliźnie.